Partnerem odcinka jest RR Moto, czyli największy sklep motocyklowy posiadający w swojej ofercie odzież i akcesoria dla motocyklisty. Największy wybór w jednym miejscu, fachowa obsługa i pomoc. Polecam serdecznie. Potrzebowałbym poszerzenia do lusterek, wiesz, tak ogólnie. O nie! O, co ty zrobiłeś mi? Dziura była już za późno, żeby ominąć. Poszerzenie do czego? Do lusterek. Po co ci poszerzenie? No, żeby więcej w lusterkach widzieć. No to schudnij troszkę. W zeszłym roku nie miałeś z tym problemu. No, a teraz poszerzenie kurtki, poszerzenie lusterek. Tutaj powoli, dobra? Mówiłam, że powoli. No co mnie pchasz do tyłu? O, jedziemy! Kurde, tak umiara. No co, dobrze. Ej, przesuniesz mi to trochę w dół, bo mnie tam ciągnie? Nie wiem, czy tak. Już nie dam rady chyba. Ach, to musisz chwilę poczekać. No to dobra, ja sobie nawrócę, odejdź mi. Nie, bo właśnie potrzebuję twój motocykl. To było coś pięknego. Fajne to było. Ja lubię startować ze światem spod zera i wiesz, to przyspieszenie. Tak, wiem, a ja z moją 125 nie mogłam cię nigdy dogonić, ale kochany Krzysiu zawsze na mnie czekał. No widzisz. Zawsze na mnie czekał. No czekał, no bo on wziął tą odpowiedzialność za mnie, a ty, a ja. No bo ty przepierdzieliłeś, a ja miałam na przykład później już czerwone, no to on czekał razem ze mną, nie? I się tak przynajmniej nie stresowałam. Siemanko, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Krzychu, zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie, ale zanim przejdziemy do odcinka, to po raz kolejny chciałbym wam tutaj pokazać raport ze strony Car Vertical. Następnym motocyklem będzie Harley Davidson, a Car Vertical jest to strona, na której możecie sprawdzić swój wymarzony motocykl, jest wam do tego potrzebny tylko numer VIN. No i słuchajcie, dzięki takiej stronce możecie sprawdzić, czy wasz wymarzony motocykl nie jest po jakimś poważnym wypadku, nie miał cofniętego licznika lub nawet czy nie był kradziony. Tak jak wspominałem, motocykl to Harley Davidson. Zobaczcie, jak wyglądał przed. I jak wyglądał po. Także gdyby ktoś się zastanawiał, czy wydać kilkanaście złotych, to wydaje mi się, że naprawdę warto. Standardowo link z 10% zniżką w opisie pod filmem. Także zainteresowanych zapraszam serdecznie. No i to by było tyle mojego gadania. Zapraszam na odcinek. Gdzie jedziemy? Na lody. Na lody? Tak. Cieszysz się? Tak. Ale wczoraj jadłeś lody i dzisiaj znów chcesz? Mam okazję, że można jeść dwa razy lody. No ty jesteś takim głodomorem. Nie, obecnie dzisiaj mi się nie chce tyle jeść, co ostatnio. O, okej. Okay. Ale w sumie taki spontan. Nie planowaliśmy nigdzie dzisiaj wyjeżdżać, nie? No bo też rano było, 7. No tak, czekaj, ubiorę się. Furtka jest otwarta, czy nie? Nie. Przejdziesz się? A może odwrotnie? Nie. Musimy najważniejsze jechać go zatankować, wiesz? Ej, szczerze ci powiem, odkąd włączyłeś ten motocykl, nie? No. To jakoś się lepiej poczułam. No co ty gadasz? No. O, to fajnie, nie? Kurde, trochę mi za ciepło, a tobie? Mi jest bardzo dobrze. Okej. Okay. A ty jeszcze koszulkę bym ubrał. No, a już mi jest ciepło, nie? Tak, bo ta pani cię poznała, wiesz? No, a może nas ogląda? Jasne. Mówisz nie? Nie. No, to trudno. O, tak. Co tak? No, że fajnie, że jedziemy się karnąć. No, spacer. Spacerek, no, na dwóch kołach. Czekaj, bo gdzieś mi coś wieje, wiesz? W tej kurtce potrzebowałbym poszerzenia do lusterek, wiesz? Tak ogólnie. O nie! O! Co ty zrobiłeś mi? Dziura była już za późno, żeby ominąć. Poszerzenie do czego? Do lusterek. Jezus, to po co? Co oni tam robią? No rowerzyści, nie? Odpoczywają. A co ty mówisz? Co? Po co? Po co ci poszerzenie? No żeby więcej w lusterkach widzieć. No to schudnij troszkę. A co tam? W zeszłym roku nie miałeś z tym problemu. Aha, okej. Okay. No, a teraz poszerzenie kurtki, poszerzenie lusterek. I będziemy choćby, kurde, jakimś tirem, nie? No. Ale z widzami się nie przywitaliśmy. Źle ten odcinek zaczynamy. Siemaneczko, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Laksa. A z tej Nutelka. Jedziemy.
się pojeździć gdzieś, przewieźć, że tak powiem, dupsko, bo pogoda dopisuje i no, stwierdziliśmy, że nie ma co siedzieć w domu. Dzisiaj jest lot w Częstochowie, na który oczywiście nie pojechaliśmy, bo ja się rano tak niezbyt dobrze czułem. Pogoda też była taka średnia, bo o 9 rano w sumie padał deszcz. No i jakoś tak nie naciskaliśmy na to, żeby tam jechać, więc zajęliśmy się czym, Natalka? Pieczeniem ciasta, prawda? No. Tak było. No i Natalka upiekła ciasto, które się teraz schłodzi, więc jak wrócimy, to akurat sam raz do kawy będzie. A może kakao z witą śmietaną? No też może być, ale mówiłaś, że się skończyło. To kakao do sernika, ale nie kakao Nesquik. Aha, dobra. Okej. Okay. Ogólnie szukamy, może za duże słowo. Rozglądamy się za motocyklem do Natalki. Mieliśmy początkowo wytypowanego faworyta, czyli Suzuki GS500, ale on jest schłodzony powietrzem, więc jednak takiego motocykla nie chce. Honda CB500 to był kolejny motocykl, którym się zainteresowaliśmy, bo pojawił się na sprzedaż i to w sumie w naszej wiosce. Ale tym motocyklem Natalka uczyła się jeździć w motoracie, to był pierwszy motor, na który ją, że tak powiem, posadzili. No i ona była taka ciężka, taka masywna. No i co? I Natalka mówi, że jednak wolałaby coś innego. No i wpadliśmy na, że tak wpadł nam w oko Kawasaki R5. Raczej to będzie ten motocykl, który kupimy. Bardzo fajny, smukły. Kowal Moto kupił sobie takiego, w sumie wczoraj widziałem na YouTubie. Kowal, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pisałem trochę z Kowalem, bo naprawdę ładną sztukę wyrwał i za nieduże pieniądze i w sumie w takim budżecie, który my szukamy, czyli gdzieś tam do 6000 zł. Wiadomo, w jak najlepszym stanie. No ale zobaczymy. Póki co rozglądamy się, co jest na rynku. O, to było to, nie? Brakowało ci tego. Nie wiem komu bardziej, chyba tobie. Dobra. No i co powiesz, Natalka, na temat Kawasaki? Podoba ci się, prawda? Mimo, że ostatnio bardzo krytykowałam. Znaczy, nie. Musimy tutaj sprecyzować. Kawasaki, ale nie koloru zielonego. Właśnie, i nie turystyczny. Tutaj od razu stawiamy na kolor czarny, najlepiej czarny. Tak, lub taka baza, nie? Tak, lub niebieski, w ostateczności czerwony. No, ale to już tak wiesz, od bidy. No, ten czerwony to tam od biedy, tak bym powiedział. No gdzieś tam docelowo raczej będziemy go, nie wiem, coś pomalujemy, coś przerobimy, tak jak Natalka będzie chciała, czy tam się koła ponakieruje. No zobaczymy, nie? Ale BMW fajne. Piękne BMW. O, przełożyłem już, Natalia, pilot z kierownicy. Nie zauważyłam. No, żeby widzieć kierunkowskazy, bo wcześniej tego za dobrze nie było. A gdzie widać było wcześniej? No tak bardziej tutaj, że nie było widać prawego kierunkowskazu, jak włączyłem, wiesz? Aha. No i wracając do Kawasaki, w sumie nigdy takiego motocykla tej marki nie miałem. Powiem wam tak, czy to będzie Kawasaki, czy Honda, czy Suzuki. Silniki są, że tak powiem, bardzo do siebie podobne. Honda podobno najmocniejsza. Ale to nie o to nam chodzi, żeby była nie wiadomo jak mocna. Wystarczy te 50 koni, które to ma. I naprawdę będzie się tym przyjemnie odpychać. Patrzyliśmy różne takie przeróbki na Pinterestie, jak jest na przykład Kawasaki R5 przerobiona na Cafe Racera czy Scramblera. Naprawdę bajecznie to wygląda. I wystarczy wyrzucić tylko tylne siedzenie, tylny ogon, przerobić trochę siedzonko. I o, patrz, jakie zmiany. No właśnie, no ciekawe, nie? A tutaj taka ciekawostka, Eurocolor, to ostatnio był tu nagrywany odcinek Mario Budowlaniec. Nie wiem, czy kojarzycie, czy nie. Ja tam czasami tego YouTube'a przeglądam. No i pan Mario Budowlaniec był tutaj nagrywać odcinek na temat okien. Przejedziemy się przez rynek, nie? Najpierw zaatakować. Ale to dobra, to wystarczy nam. Przejedziemy przez rynek i trzymaj się, nie? Ale to ty ubolewasz na tym, jak ty tak gasujesz, a nie ja. No tak, mi się podoba ten dźwięk. Ale to ty idziesz wtedy, masz opór mój. Ja się tak czasami zastanawiam, czy ja nie zapomnę tej jazdy. Nie, dlaczego miałabym zapomnieć? Przez ta zima. Ja pamiętam, jak zawsze po zimie na rolki jak wracałam, to też było takie. Jak to było? Zapomniałaś? No, ciężko było w sumie tak. Wiesz co? Nie, żebym się wywalało, ale staraj się mówić tak jakby jednym tonem głosu, bo ale ja cały czas mówię tak samo. Ja już się ściszam, a ty, no właśnie nie. Bo ja chcę, powiedz coś. Halo, halo, halo. O, dobra, teraz. Ja cały czas mówię tak samo. Wszyscy mówili zimno, zimno, że je ten, a jakoś jest tak sam raz, bym powiedziała. Nie za ciepło, nie za zimno. Nie, ciepło jest ogólnie. Jest optymalnie, mi jest.
tutaj powoli, dobra? Mówiłam, że powoli. Że co, że ta dziewczynka? Tak, ona już podskoczyła, ej. Hamowanie awaryjne. No, ja pamiętam, jak pierwszy raz jechałam twoim motocyklem i dziewczynka mi na pasy wleciała z hulajnogą. I tak samo, jejku, ale się wystraszyłam. Ja już myślałam, że ja już nie wyhamuję, nie? O kurde. No co mnie pchasz do tyłu? O, jedziemy! Jedziemy? Patrz, ta dziewczyna ma lepszy motocykl od swojego chłopa. Duke, 125. A ty już usiądź? Możesz siadać, no. To, ale trzymasz? Tak. Rękawiczki? Co? No już nic. A, że rękawiczki? No. No bez bym raczej nie pojechał, nie? Nie, no tak dziwnie moim zdaniem, tak się jakoś tak mało mocy wtedy ma. Aha. Jakbym tak miała tak trzymać i te sprzęgło zmieniać, to jakoś tak jednak chroni tą dłoń moją. Dobra, co, jedziemy? A właśnie, a co z tym moim szybą z AliExpress, ten takim... Ale do czego, do kasku? No. A nie wiem, a co ma być? No bo ja bym chciała taką, bo mi się od Sewy podoba to. Tylko ja bym musiała zobaczyć, jak on przez to widzi. Aha. Jak powiem ci, że ja od 2 lat ja dalej nie ogarniam tych pyskowic. No co ty? No, jakbyś mi teraz powiedział, no to jedziemy, no to prowadź do Zimnego Drania, ja nie wiem jak. Już to proste miasto jest. Ha, jak ja nawet po klikicach GPS-a muszę być włączonego. A, bo kiedyś była ciekawa historia. Natalia odwoziła gości z urodzin i miała jechać do jednej miejscowości, to pół gminy przejechała. No, bo mi bez nawigacji mi powiedzieli, jedź prosto i skręć w lewo. No to ja czekam i jadę. No gdzie ja mam to skręcić chyba? Nie, to było w prawo i potem w lewo. No ja tak patrzę, no przecież tu jest jakiś mostek tylko. Przecież to chyba jest dla ludzi ten mostek. No i wiesz, przejechałam. Myślę, jadę, takie zadupia, nie? No. Ja tak muszę już włączyć ten GPS. Patrzyłam, patrz, ja jestem w takim miejscu. Ja chyba 40 minut wracałam do domu. No tak, ale to tak upłynęło, że ja nawet się nie zastanawiałem, gdzie ty jesteś. No i jeszcze działam twoje auto, nie? No tak, wiem. Grilla robią, zobacz. Co? Ale fajowo ty. Czaisz? Tak przyjechać na moto i tam grilla sobie zrobić, nie? No bo... gdzie ty jesteś? No jesteśmy koło pizzerii, nie? No i gdzie jest ten drań? Aha. Tylko przynieśli? Czy jakoś tak... Nie, czemu mieli przenieść? My musimy się przejść. A, no to spoko, tu popatrz koło BM-y. Gdzie zaparkujemy? No już jak wjechałeś tutaj, no to tutaj. Tutaj? O tu mamy dla niepełnosprawnych, ale tu niepełnosprawny i tak nie zaparkuje. Mogę już wyjść? Tak, zejdź. No. A pójdziesz sam po lody, a ja tu poczekam z naszymi rzeczami na ławeczce? No mógłbym, no. No, wiesz jaki ja chcę, nie? No, wjechać tym motorkiem tam czy nie? Nie, szkoda, tu są kamienie, coś narobisz. Nie. Nie? Musimy ładne zdjęcie zrobić. Zdjątko? Ale to znaczy czego? No, że przyjechaliśmy na lody. No to wjedź koło BM-y i tu koło chodnika, ale nie koło tych kamieni, bo ja się jakoś... A co, tam idzie wjechać? No, to wycofaj tam koło tej... A skąd wiesz, tam jest niżej? No. Tak? No tak, tu jest o wiele niżej. Tu masz chyba, wiesz, ja wiem ile to jest te 3 centymetry, no to tu jeszcze centymetr. No ale śmieszne. No to co? No czekaj. Przeparkujesz? No zaraz, no. A na jaką ławeczkę idziemy? Na tą chyba tam. Na tą tam? Nie, tam. Nie, ja ty tam. Do koło fontanny? Tak. A czemu tam? No bo jest taka smitaśna, a tu jest taki pajzer. A tam nie ma wody. No i co? Ej, nasze autko w prawie, nie? Nie, dobra, poczekaj, jakaś taka inna dupka ma. Oho. No dobra, Dareczku, to co? No czekaj, wjadę tam. Zmieszczę się tam, mówisz? No tak. Tylko pomiędzy te dwa auta najlepiej, albo tutaj, no. A gdzie mam zaparkować? Czekaj, bo ta jest brudna. Musimy iść na tą ławkę. No to samo wybierzesz. No bo ja nie będę siedziała na brudnej ławce. No dobra. Parowanie interkomu. No wiem, ja też mam, no. Pero. Halo. O, teraz się słyszę. Witam cię na linii. Powiedz coś. No halo. Halo. Nie, musiałem głośność po prostu sprawdzić, wiesz? Ale pieska też mieli super. No, Jorka.
No fajny taki. Jednak. No bo ja słyszałam, że Yorki są wredne, ale ten naprawdę był taki sympatyczny i siedział i słuchał i ten... No ale wiesz, z psem jest takim roboty, bo musisz jechać z nim do fryzjera. Znaczy no z takim akurat jest dużo roboty. No a ja bym wolała Chihuahua jak już. Kurde, ta kuminiara. No co, dobrze masz przecież. Przesuniesz mi to trochę w dół, bo mi tam ciągnie? Nie wiem czy tak. Już nie dam rady chyba. Ach, to musisz chwilę poczekać. No to dobra, ja sobie nawrócę, odejdź mi. Nie, bo właśnie potrzebuję twój motocykl. Aha, dobra, gdzie lecimy? Lecimy na jakiś ten. Zjedliśmy lody i lecimy jeździć dalej. Mówisz, obudzę tego dzieciaka tam? No, wiesz, pewnie uspali go, a teraz masz włączyć tą skrzeczącą maszynę, to... Skrzeczącą maszynę? No, czasami mam zdanie, że jest za głośno. Aha, jednak. No... To wsiadaj na tą skrzeczącą maszynę. O! Siedzisz? Siedzę. Zamknęłam sobie szybę. Okej, okay. Trzymaj się. No jestem, jestem. A my nie jedziemy teraz pod prąd? Musimy, inaczej się nie da. A dobra, tu jest znak, że już jest dwustronna. Trzymaj się. No trzymam, trzymam. I teraz pyr, pyr, pyr. O, zjeżdża. Zjeżdża nam? No chyba tak. To podziękuj mu. A sam sobie podziękuj. Ty mu podziękuj, kiwnij. Nie! No. Ty jesteś szefem od jazdy, a nie ja. Szefem od jazdy, spoko. I mandacik, proszę państwa. Nie, nie wiem. O, ładny rower ma. Tak? A ale ten, ona jest ten pierwszy, czy ten drugi? Nie, ten drugi. Tak? Ale ona jest za wysoka na ten rower. Ona powinna być większa. Ej, ale to może jedźmy w stronę, gdzie nie ma chmur deszczowych. No ja myślę właśnie, żeby na Toszek jechać. Co mówisz, nie? No właśnie nie, bo tam są te chmury, tak jak widzisz. Tak, ja myślę, że tam pojedziemy. Chyba, że na Gliwice chcesz. No. Tak, czyli co, muszę nawracać. Ja pierdzielę, Natalka. No bo nie uskoczyliśmy w końcu. Och, ty łobuzie. Ej, a moglibyśmy na chwilę się zatrzymać? No po co? Bo mi się pierścionek chyba przekręcił i mi jedź to boli. O, Natalia, pierścionek mówisz? Skąd ty masz pierścionek? O, dostałam od takiego... Jednego bałwana. Tak, który siedzi przede mną. Dobra, ciśnijmy. Ciśniemy? Tak. O. No to jedziemy. I to przekręcił się faktycznie, czy nie? No. Pamiętasz, jak chcieliśmy takie auto kupić? Które? Opel Corsa. Ten przed nami? No. Nie, ale to nie, nie? C. Nie? D jak już, a nie C. Jezus, co to za różnica? No D jest, D jest nowsza przecież. No dobra, ale taki sam kolor miał. Nie, no co ty to mówisz? No tak! To był Ford Fiesta, Natalka! Okej! Okay. Ja. To był Ford Fiesta przecież, motorzy! Jak patrzyli! No widziałam, aż też na nich zwróciłam uwagę. O, patrz, teraz wjechaliśmy do słońca! No właśnie, mówiłam ci, że lepiej w tą stronę. Dobra, ale jak będziemy wracać do domu, to co, w deszczu później? Ej, co nam powiesz, Natalka, ciekawego? Zainteresuj naszych widzów czymś. No ja nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiesz, co masz powiedzieć? Kupujemy ten motor dla ciebie, czy nie kupujemy? Zobaczymy, nie? Trzeba by było coś kupić, nie? No. Bo jak to tak, zrobić prawo jazdy, a motorem nie jeździć, nie? No właśnie, no. Lewa w górę. O, widzisz, ja nawet nie widzę, kto jedzie przed nami. Bo ty się nie orientujesz. Ty musisz ten, ty musisz otoczenie sprawdzać. Aha, to jak ty? Tak. Ja się cieszę, że jeszcze nie ma tylu owadów, nie? Tak jakby na kasku, bo... No, to jest się wkurzające, nie? Tak, i co chwilę wstawać na przykład i czyścić kask z tych robaków wszystkich. O, ziemię chciałaś, nie chcesz do kwiaciarni? Jest zamknięte. Nie, w niedzielę otwarte, nie? Ale gdzie ja doniczki schowam? O, no tak, faktycznie, Jezus Maria, serio! Patrz ile ludzi, patrz! Pełno wiary, nie? No, a ja zapomniałam, że ona jest tutaj w niedzielę teraz. Ojeju. O, jakbym wiedziała, to pewnie już tu dawno była. Naprawdę? O, tak. Tylko też zakupy by były robione. No, bo potrzebuję akurat 4 doniczki większe. Aha. I ziemię kwiatową. No i od razu bym sobie te surfinie na balkon sprawdziła. Ej, a co tam jest na lewo, jakbyśmy pojechali? Tam jest Czechowice, ośrodek wypoczynkowy. Aha. Tam jest jezioro. Ja tam kiedyś byłem za dzieciaka,
A to był straszny syf, ale podobno już to tam jest teraz ładnie. I tam w sezonie takim jakby to nazwać, gdzie się ludzie kąpią, no to dużo ludzi tam ginie, bo tam podobno jest nieprzewidywalny teren. Co, zjeżdżasz? Tak, właśnie zauważyłam, jak dziury są, wiesz? Trzeba by tą kanapę zrobić, nie? Najpierw trzeba, wiesz... Motor kupić. No. Pamiętaj, jak kupimy motor, to później wiesz, co jest. No to już problemu nie ma, nie? Nie, wiesz, o co chodzi. Później o kanapę mogę oprzeć. A, ty też jesteś walnięty. Nie wiesz, o co mi chodzi, widzę. Wiesz, o co chodzi? No. No to co? Nie możemy spoilerować. Skuter. Kurde, ale szeroko jedzie, ty. Jakąś skrzynkę na ptaki wyłamiał. No sakra. Powiedział, że jedziemy dosyć fajnie. A wiesz, że kiedyś musiałam jechać z tatą i ty musiałeś kiedyś jechać za nami? Naprawdę? No, parę lat temu. Bo jechał bardzo taki... Narwany. Fajny motocyklista, tak spokojnie. I tata zjechał, nie? No. I ja mu mówię, co ty robisz? A on, bo tak fajnie, dość długo za nami jedzie, to możemy go puścić. Aha. Musisz tak wziął, podziękował, tak jak ty. I cały czas myślę, czy to nie byłeś przypadkiem ty. Aha, o fajnie. No ciekawe, a może akurat, nie? Nie wiadomo. No, bo jechałeś właśnie też na stronę Kleszczów, nie? No. No mogło być, no. Może tym MT-07 nawet. A, to ile lat temu to było? No właśnie, to było tyle lat temu. No w sumie, no nie tyle, 5, 6. No tak o to chodzi mi właśnie, jakoś tak to było. 5 lat temu, no. I ty chciałeś go też wziąć, ale jednak odpuściłeś. Nie, dobra, nie. Wszyscy się patrzą, ja nie wiem, czy ja taki przystojny w tym kasku jestem, albo że ty jedziesz ze mną. A, zdaje ci się. Zdaje mi się. No. No policja, patrz jaki ładny ten radiowóz, ty. No. W nowym malowaniu już. Coś pięknego. Fajne to było. Ja lubię startować ze świateł, spod zera i wiesz, to przyspieszenie. Tak, wiem, a ja z moją 125 nie mogłam cię nigdy dogonić, ale kochany Krzysiu zawsze na mnie czekał. No widzisz. Zawsze na mnie czekał. No czekał, no bo on wziął tą odpowiedzialność za mnie, a ty, a ja. No bo ty przepierdzieliłeś, a ja miałam na przykład później już czerwone, no to on czekał razem ze mną, nie? No. I się tak przynajmniej nie stresowałam. No fajne to było w sumie, ten sprzęt, nie? No fajny, design był fajny tylko. No bardzo mi się podoba, kanapa taka wygodna, nie to co tutaj na MTK. No i obszycie tej kanapy bardzo ładne, tak, to robiło robotę, nie? A jakby tutaj taką zrobić? Nie, to by to nie wyszło. Nie,